planową. Dzień dobry. O matko. No, stabilizator, o proszę bardzo, Daria, filmujemy. Ja nie tu mogę. Obejrzymy sobie, co jest wokoło. No na razie pioch. Drugą rączkę też ma tam coś przypięte. Zbynek, wyglądasz jak jeden wielki akumulator. Wojtuś już dyma. Oni! Witamy się! Piotruś się ubrał odpowiednio na podróż. Proszę bardzo. I pod kolor swojego roweru. O, proszę bardzo. O. Jesteśmy na dworcu leśnym w Bydgoszczy. Spotkaliśmy się tutaj z częścią grupy. Będziemy teraz jechać do Koronowa. Po drodze jeszcze jeden przystanek zabierzemy resztę grupy. I potem już w Koronowie obiadek. Taki jest plan przynajmniej. Potem po obiadku będziemy wracać inną trasą do Bydgoszczy i w Tryszynie mamy spotkać się w Muzeum Ścisle Tajnym. O, tak to się nazywa. Malutki przystaneczek u znajomych. To ja też nakręcę, prawda, ekipę. Super. Maniacy kamerowi. I poszedł! Ozdrowiał niedawno. Znowu będzie chory. Mała przerwa na zaprowiantowanie się. Jedziemy?
dzisiaj 1 kwietnia 2017 roku. Mamy bardzo ładną temperaturkę. Jest obecnie 20 stopni i jeszcze nie ma godziny 12. Także no, chyba będzie z 24 dzisiaj może nawet. Coś tak zapowiadali nawet w prognozie pogody, z tego co pamiętam. W związku z tym no, piękny dzień się nam dzisiaj zapowiada. No, kontynuujemy naszą podróż do Koronowa. Jesteśmy teraz na parkingu w Żołędowie. Ona się komponuje tu, widzisz, z tym wszystkim. Uka. Chcecie. Możecie tam ten pani wziąć na ręce, czy coś tam, nie? Która noga do przodu? Prawo ci leci. Prawo? Ja mam lewą. Mirasowo. Te konie nieokrzesane. Nagrywa? Co? Nagrywa? Ale no, myślę, że to chciał 3 godziny taki lot. Głowę wsadź! Zielony? Jaki zielony? Nagrywasz? Nagrywa! Jaki zielony? Do widzenia! Słyszałem prego, prego! Prego co? W sensie prego słyszałem. Tak, pozostałe wspomnienia z naszego wyjazdu do Włoch. To jest kraj dla mnie, to są stoki dla Wojtka, więc tu można jeździć. No powiem szczerze, trudno zaprzeczyć Darii, bo jest tu naprawdę fantastycznie. Więc parę słówek gdzieś tak się utkwiło w pamięci, o, w ten sposób. No a że pogoda była wówczas przepiękna, to jak dzisiaj, no to naturalne skojarzenia. Ktoś mi tutaj pogania. O matko! Straszą mnie tutaj. Ja ale w piachy wjechałem. O kurczę. Nie mogę teraz przełączyć biegu. O kurde. Muszę jechać na takim dosyć ciężkim. O, udało się. Dałem jednak radę. No to jest nie, całkiem nieźle. Przede mną jedzie Zbynek. Amator kręcenia z roweru. Nie kręcenia, tylko filmowania, ty, bo ja nie kręcę. Dobra, kręcisz. Widać mnie? O, widać. Już teraz nie widać. Widać? No nie widać. Widać teraz? Nie widać, widać. Nie widać, widać. Nie widać. Nie widać. Widać. O. Jedziemy sobie razem po lesie. Piotruś wygląda jak Teletubbiś, bo ma kamerkę na główce, pierwszy raz zamontował na naszym wyjeździe. Jestem ciekaw, bo to jest GoPro 5. Jestem ciekaw, jak to będzie chodziło, jakie będą jakości te filmy. No właśnie, zobaczymy. I przede wszystkim jak głos się nagra, bo słyszałem, jestem trochę zdyszany, bo jechałem pod górę. Słyszałem właśnie, że GoPro słabo nagrywają dźwięki, aczkolwiek Piotrek mówi, że już próbował tą kamerę i nie było tak źle. Oczywiście. W związku z tym, no, czekam na materiał filmowy od Piotrusia, o ile się zgodzi i mi go użyczy. Pewnie. I bardzo chętnie sobie tą przeanalizuję, zobaczę jak nagrywa. No to się udało dołączyć do grupy. O, tu Daria. Jest. Łamaj na pieska. Uważam na pieska. Piesek uważa na mnie. Dobry. Tutaj jest Wojtek. Jest. Obecny. Tak jest. Kto chętny, proszę bardzo. Dojechaliśmy do jezioreczka. Do zalewu właściwie. Tracker, co ty robisz?
Co to za kółka? Dokąd jedziemy w takim razie? Zabieramy prędkości. A. Samociążek wita! Jedziemy sobie drogą rowerową, chodnikową w samociążku. Do Koronowa mamy jakieś 3-4 km. Fajnie. Samochodów dzisiaj bez liku. I dołączyli do nas, proszę bardzo! Jest! Jakaś nowa droga. Nowa stara. O matko! Dobra, przełączymy biegi i teraz przerzucimy kamerę z ręki do ręki. Proszę bardzo, jest przerzucona. No, trakt leśny. O, ale zawiasy. Nie no, to muszę pokazać. Rozpędzić i zatrzymać na końcu tej ścieżki. Natomiast kto wykona spektakularny skok na końcu ścieżki, to stawiam mu dzisiaj lody. Super. Ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest 1 kwietnia. Wygląda ładnie. O. No zobaczmy, co ta ścieżka oferuje. No bardzo ładny widok oferuje, to fakt. O. I na końcu miał być skok do wody. No, byłby naprawdę spektakularny. Opa. Dobra. Już. Tak. Super. Skok do wody, nie? No. Tak. Dobra, wymiękam, sam sobie kupię lody. Nic, zaryzykujemy i pojedziemy z kamerą w ręku. Jedną. Jedną ręką kierując. Dobra, próbujemy podjechać, bo trochę jest jednak stromo. Czuję moc w nogach. Kręgosłupy też. A, fajne tereny. Super. Naprawdę fajnie.
Obym się tylko nie nadział na jakiś duży korzeń. O, motylek. Żółty. Kurczę, muszę łańcuch nasmarować. I zakryt. Się zrobiło ostro. Dla niektórych może to być proste, ale ja niestety próbuję stabilizować kamerę i jeszcze ją trzymać i filmować we właściwym kierunku. Może się wydawać to dla niektórych banalne, ale niech spróbują. Wycieczka pierwsza klasa. Michał, gratuluję Ci pomysłu. Super. Naprawdę fajnie. Jesteśmy w Koronowie, jesteśmy na peryferiach Koronowa właściwie. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, jakieś 25-30 km zrobiliśmy. Teraz tutaj tam za mną zrobimy sobie zjemy sobie w jadłodajni obiadek. W tej chwili zamawiamy, potem jesteśmy umówieni na lody w Koronowie i potem pojedziemy sobie inną trasą do Bydgoszczy. Co Daria, znowu myśleliście? Nie, ja to mam tylko na jeden dzień. Myszkę mieliście znowu. Nie, no tak, nie? Wyjada ci obiad. Nie, jest, nie będę zmywała. Z filmu jak się często je. Ale nie kotleta, tylko fetka. Widelce. To największe. Nie wiem dlaczego, a ja tak mam, bo niektórzy się brzydzą, nie? Ale ja na tyle. A co robiłaś przed chwilą? Zamówiłem sobie takie łódki ziemniaczane, do tego surówkę wysenną. Taki skromny posiłeczek ma starczyć na następne 30 km, bo jeszcze będą lody. Musimy miejsce zostawić. Pojedli, popili i jedziemy. No. Teraz jedziemy na lody. Mniam, mniam. No to obiecana lodziarnia. Idziemy na loda. No to jesteśmy na lodach. Niestety znowu jestem ostatni w kolejce. No to się dorwałem wreszcie do loda. Bo to już nie pamiętam, chyba orzech, sitofil, czekolada, kaczkawa, jakoś tak. Panie prezesie, proszę się nie chować. Skąd, dokąd wyjedziecie? Niestety z domu aż. Z domu i... Do domu. Z domu chcemy wrócić. Lody już mają? Mają, mają. No dawaj, jedziemy. Jedziemy. Jakaś fajna, fajna do nas. To są harpagany, które chcą podjechać pod górę. Jest! Pierwszy leży. Drugi stoi. O, ja nie będę próbował nawet.
A tu ogródki działkowe. No. No to będziemy musieli wrócić. Myślisz? Może będzie dziura w płocie. Była tam była na boisku, nie? Tak? I mała ciszy, to? No. To spokojnie. Za parę. Telefon zaraz wypadnie. Prima prelis. Dobra, dobra. Prawo, że aparat był. To aparat był Jagoda, a gdzie masz serce i rozum? Stoję z domu, pilnują Gisla. Oni raz w tygodniu pójdą na spacer z Leśnego, a na Stąkowskiego na Leśne, nie? Możemy się umówić, że nie wszystko.
ostatnie telefony, bo nas na dole niestety już nie wykonacie. Testamenty podpisujcie. Moje dysmanie. Dobrze, proponuję naprawdę ubrać coś, bo po godzinie widzicie jak zamrażarki. Docenicie jakie to piękne lato. Thank you.
Hej, hej. Zostaliśmy tylko my z całej wycieczki i teraz jako dorośli obgadamy wszystkich, co widzieli na wycieczce. Chyba ty. Dobra, chyba ja. Nie, ale stwierdziliśmy ze Zbyszkiem po drodze, że tak naprawdę to najdalej miał Tomek, potem Michał, a potem my. Tak. Tak, także... Także jesteśmy pełni podziwu dla siebie. No. Dla siebie. I chciałem zauważyć, że jak teraz przyjadę, to będę obgadywał niestety wszystkich, ponieważ będę oglądał ich na to, co nagrałem i będę komentował Gosi, która nie była na rajdzie. To byliśmy tu, to byliśmy tam, to przyjechali ci, to wyjechali tamci. No i jeszcze Wojtek, nie? Bo dobrze zjechał rowerem. No tak. Tomek, Wojtek, Michały. Spadliśmy z podium. No niestety, czwarte. Nie załapaliśmy się na trzecie miejsce. Cholera. No to jedziemy. To jedziemy do domu. Może nadrobimy jeszcze. Pa, pa. To by było na tyle.